dzisiaj Memorial Olimpijczyków i kolejny triumf, podobnie jak rok temu. To już taka tradycja powoli się staje. Szczęśliwe zawody dla mnie. Brawo Stefan, gratulacje. Jestem z ciebie dumny. Będziemy robić tylko zawody w Kisku, dla ciebie kasy do domu. Dobra. Tak, no właśnie, bardzo no, szczęśliwe. Tak się składa, że lubię skocznie tutaj. Napisz się, na i ten. W dobrej dyspozycji jestem, skoki wyszły dobre, warunki też dopisywały. Cieszę się bardzo. Fajnie, że tutaj u siebie po raz drugi z rzędu udało mi się wygrać. Tak, no właśnie, i jak ocenisz te swoje dzisiejsze skoki? Coś jeszcze w nich ewentualnie do poprawy? No to na pewno jest wiele do poprawy, żeby one były na takim topie, ale były takie z werwą, energią dobrą i wszystko myślę, że tak dobrze mi się poukładało dzisiaj ze skokami. Nad jakimi elementami właśnie jeszcze będziesz pracować przed kolejnymi zawodami? Nad techniką lotu troszeczkę trzeba jeszcze popracować i nad samym timingiem i odbiciem, bo tam jeszcze są te metry, które mogę jeszcze wykorzystać, aby jeszcze jakieś tam metry urywać i cieszyć się jeszcze lepszymi skokami. Tak jest. A jaka atmosfera panuje teraz w kadrze i jak ze zdrowiem, czy wszystko tutaj w porządku? Jak najbardziej ze zdrowiem w porządku, chodzi o wszystkich chłopaków. W kadrze jest bardzo fajnie, jest naprawdę fajna koleżeńska atmosfera, także nie ma na co narzekać, jest bardzo dobrze. Jutro jeszcze Mistrzostwa Polski, jakie nastawienie przed tymi zawodami? No dobre, jak najbardziej dobre. Fajnie, że są też wieczorem, bo będzie taka spokojna, myślę, pogoda i fajne równe warunki. No, także trzeba się tylko skupić na sobie i na swojej robocie. A jakieś cele na to lato sobie szczególne stawiasz? Trening i tyle. Nie będę sobie stawiał celi na lato, bo ważna jest zima. To lato trzeba po prostu dobrze przepracować, aby być później w tej najlepszej dyspozycji. Jak ocenisz jeszcze tej atmosfery dzisiaj na trybunach? No, cieszę się, że przyszło tyle ludzi, tylu kibiców i było naprawdę fajnie. Pogoda też super, także jak najbardziej okej zawody.